Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o Tytanach od Łukasza Woźniaka i wydawnictwa Go On Board. Gra, która lada chwila będzie szukała Waszego wsparcia na platformie Zagram w to. Jest to gra od 2 do 4 graczy, gdzie będziemy wcielali się w różnego rodzaju narody, które będą wspierane przez Tytanów, czyli takie duchy pomocnicze, które pchają ich do walki i starają się pomóc w tym, żeby zdobyć jak najwięcej terenów i wykonywać zadania poprzez poruszanie swoich jednostek na planszy. Jak łatwo się domyślić, ta gra jest tym, na co wygląda. Czyli to jest taka właśnie gra Dudes on the Map, czyli Area Control, gdzie mamy sporo figurek, gdzie mamy rzucanie kostkami, gdzie mamy zagrywanie kart po to, żeby wzmacniać swoje oddziały. Możemy rozwijać swoje oddziały, a wszystko właśnie w takiej asymetrycznej rozgrywce, gdzie każda frakcja ma troszkę inne możliwości. Bo każdy tytan ma specjalną umiejętność i troszkę zmienia rozgrywkę. Każda frakcja zaczyna oczywiście w innym miejscu na planszy. Każda frakcja ma swoją talię, która pomaga na rozwinięcie innych aspektów na naszej frakcji. Głównie oczywiście, jeżeli chodzi o jakieś możliwości bojowe. Dla przykładu, taki zobaczcie, tytan powoduje to, że on jest traktowany jak twierdza. To znaczy, że najpierw gracz atakujący musi zagrać wszystkie swoje karty i wszystkie swoje rzuty, przerzuty zrobić po to, żeby ten gracz miał pełną informację i wtedy on jest w stanie dopasować swoją siłę do tego, co zagrywa przeciwnik. System walki. Tak, to jest dosyć ciekawa tutaj rzecz, bo większość gier Area Control, które ja osobiście kocham, wychodzi z rzutów kostką. Zauważcie, mamy Chaos w Starym Świecie, który używa kostek. Później te takie najbardziej znane pozycje, czyli nie wiem, Blood Rage, czy Rising Sun, czy Kemet, czy Innis, to są gry, które już totalnie jakby nie używają kostek, już totalnie policzalna jakaś walka, oczywiście jakiś poziom abstrakcji związany z tym, że nie wiemy, co przeciwnik za chwilę odkryje, nie wiemy na przykład, jak duża jest armia w niektórych grach, ale ogólnie wszystko sprowadza się do zagrywania kart i wywalenia całkowicie kostek z gry. Tutaj faktycznie mamy troszkę taki powrót do korzeni, czyli do każdego rodzaju naszej jednostki jest przypisana kość. Na przykład, jeżeli macie artylerię, to ma taką czerwoną kość. Jeżeli macie tytana, to ma taką czarną kość. I czym jednostka jakby jest wyższego poziomu, to ma większą szansę na wyrzucenie odpowiedniego wyniku. Wszystkie rozkłady kości macie na swojej planszetce graczy. No i limitowani w kostkach jesteście do tego, ile kostek tak naprawdę znajduje się w banku. Czyli nie będzie nigdy tak, że zalejecie przeciwnika i po prostu będziecie mieli dużo, dużo, dużo więcej kostek. Tutaj jesteście ograniczeni do faktycznie określonej liczby. Czyli jedna kostka artylerii, dwie kostki tytana i to jest max, co jesteście w stanie dorzucić. Więc to powoduje, że musicie tutaj budować dobrą kompozycję tych oddziałów. To znaczy staram się nie przeginać, jeżeli chodzi o jeden rodzaj jednostek, staram się nie rzucić wszystkiego w jedno miejsce, bo jakby głównie w tej grze punktujemy właśnie za kontrolę terenu. Czyli staram się jak najbardziej rozprzestrzenić, a jednocześnie pilnować swoich granic, czyli nie pozwolić zbyt łatwo innym graczom zalać moje terytoria. I w grze jeszcze pojawiła się rzecz, na którą ja przy testach właśnie, no to o tym powinienem powiedzieć na początku. Tytanie jest to gra, do której mam taki pewien, można powiedzieć, sentyment, ze względu właśnie na to, że ja grałem w tę grę już chyba w 3 albo 4 różne wersje, które się pojawiały. To już jest jakby najbliżej finalne i ona jest zdecydowanie najfajniejsza do tej pory, ale też nie jestem w stanie za bardzo jej oceniać, ze względu na to, że tak, raz przede wszystkim, co najważniejsze, to jest prototyp, więc tutaj jeszcze coś się może zmienić, jeżeli chodzi o komponenty, o wygląd, o nie wiem, o jakieś tam mikrozasady, coś tu jeszcze może się wydarzyć. Druga sprawa, że jakby ja testowałem grę, więc jakieś pomysły, które ja rzucałem, mogły ostatecznie w grze się pojawić. Jednym z nich właśnie między innymi mogą być te karty zadań, za którymi ja mocno optowałem, bo zamiast gry, która skupia się tylko i wyłącznie na przesuwaniu jednostek i walce, mamy tutaj zadania, które powodują, że robimy bardzo dziwne rzeczy, takie, których nigdy byśmy nie zrobili, jeżeli nie mielibyśmy na ręku zadania, które daje nam punkty. Na przykład mamy zadanie, na przykład wygraj walkę samym tytanem, więc szukamy okazji tylko i wyłącznie do tego, żeby ten tytan gdzieś się wyrwał i był w stanie wygrać walkę z przeciwnikiem. Albo mamy na przykład kontrolę centrum planszy, co jakby w innym wypadku by nie za bardzo miało wielkie znaczenie dla mnie, a wręcz byłoby większym ryzykiem, bo inni gracze będą blisko i będą w stanie po prostu mnie pokonać.
ale jeżeli macie takie zadanie, to właśnie na tym się skupiacie. Więc najfajniejszy aspekt tej gry, moim zdaniem, jakby to, co jakby tą przyprawą finalną tej gry właśnie są, moim zdaniem, te zadania, które powodują, że troszkę tak jak Twilight Imperium, nie są oczywiste intencje gracza. To nie jest gra w tym momencie, która skupia się na tym, że ja mam większą armię, to ja idę cię pokonać, bo dostanę za to punkty. Tak, dostaniesz punkty, ale zdecydowanie mądrzej można zagrać, mając takie dobre zadania na ręku, które też możemy dobierać w czasie rozgrywki. Mogłem tutaj długo mówić o tym, jakie są systemy w grze, że w czasie swojej tury wybieracie z pewnej zamkniętej puli manewrów, które tutaj widzicie, i one powodują to, że jeżeli ja wybiorę jakiś manewr, to mój przeciwnik nie może takiego wybrać, ale jednocześnie widzimy, jakie manewry wejdą do gry za chwilę. Więc to jest pewna rzecz, która też dodaje pewnego uroku, bo jestem w stanie zaplanować, zablokować przeciwnika, żeby konkretnego rodzaju, na przykład jednostki, nie był w stanie poruszyć w najbliższej turze. Co, mogę powiedzieć o rozwinięciach, które są tutaj faktycznie bardzo ważne, bo one przechylają często szale zwycięstwa na drugą stronę, bo jeden gracz może mieć dodatkowe jednostki, może przesuwać jednostki do bitwy, może zabierać mi karty z ręku, niszczyć, które bardzo dużo siły też dokładają w czasie rozgrywki. Jest tutaj sporo aspektów, a jednocześnie gra nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. Naprawdę, ja byłbym w stanie to wytłumaczyć pewnie w 15-20 minut, myślę, wszystkie takie aspekty dokładnie i bylibyśmy w stanie zagrać. Jedyna rzecz faktycznie, o co troszkę się boję, jakby po kilku rozgrywkach już dla mnie to nie jest problem, ikonografia jest tutaj troszkę tego, tak? Ona jest niezła, bo ona przedstawia Wam na przykład, że w akcji walki przed walką, czyli strzałeczka jakby w lewą stronę, że przed walką coś tam dostajecie. I jest napisane na przykład raz na rundę albo raz na grę. Dla mnie to jest oczywiste, ale dla osób, które pierwszy raz będą do tego siadały, moim zdaniem na początku to przez tak pierwsze 2-3 rundki może być pewna zagwozdka, co robi dana karta właśnie rozkazu albo ulepszenia mojej frakcji. Bardzo lubię figurki, bardzo lubię, jak one się prezentują na planszy. Faktycznie Tytan jest to coś, co góruje nad tym polem bitwy i co od razu widać. Z tego, co wiem od wydawcy autora, jakość tych figurek będzie coś między tym, co mogliście zobaczyć na zdjęciu z rozgrywki, którą odbyłem właśnie i gdzieś tam podlinkuję Wam gameplay pełny, który graliśmy z Kaimadą i właśnie z Łukim, a tym, co ja mam tutaj w tym prototypie, tak? Bo te figurki będą troszkę miały więcej detalu niż to, co teraz trzymam w ręku, a co już jest moim zdaniem bardzo dobrej jakości, ale prawdopodobnie nie będzie aż tak dobre jak to, co mogliście zobaczyć na zdjęciu, bo tam to naprawdę to jest szaleństwo. Tam już były takie detale, że spokojnie można by było to stawiać na równi z tym, co sprzedaje za grube setki złotych, na przykład Games Workshop, gdzie macie sklejane te figurki, ale one są faktycznie z takiego plastiku, że na wszystko widać. One i tak są bardzo dobre, tak? Te figurki, one są naprawdę spore, i artyleria, i piechota, i ta nasza jazda, wszystko wygląda bardzo dobrze, a wręcz z tego, co wiem, w kampanii też będzie możliwość odblokowania tego, żeby każda frakcja miała te figurki inne, więc to już w ogóle będzie bajeranckie, że nie dość, że mamy różnego Tytana i jednostki w innym kolorze, to jeszcze każda będzie mogła mieć swój własny wygląd pasujący do naszej frakcji, na co ja bardzo liczę, bo to sprawi, że ta gra będzie jeszcze po prostu lepiej się prezentować na stole. No i chyba tyle w zasadzie, no. Co ja więcej mogę powiedzieć. Gra mi się w to bardzo przyjemnie, jest to gra, która nie powoduje, jakby powoduje sporo decyzji. Tak? W czasie rozgrywki zastanawiam się, jaką kartę dobrać, jaki rozkaz dobrać, jaką zbudować armię, na jakie pole się udać, jakie zadanie wykonać, a może dobrać zadanie, a może dobrać karty. Więc tego tutaj pojawia się sporo, ale jednocześnie nie jest to gra, która jest bardzo, bardzo ciężka i skomplikowana i przede wszystkim długa. Ja to bardzo doceniam, że Tytanie jest to gra, którą zagracie półtorej godzinki do dwóch godzin, powiedzmy, w pełnym składzie i koniec, tak? I macie soczystą grę, Aria Control, którą możecie zagrać, możecie się pobawić, a nie jest to, wiecie, na przykład takie Twilight Imperium, które oczywiście jest jakby dużo większą grą i skomplikowaną i tam się jakby dużo, dużo więcej rzeczy dzieje, jeżeli chodzi o jakąś tam ekonomię, politykę. Ale to jest taka właśnie mniejsza wersja tej gry. Bo tak ja mówię, że gry Aria Control często wychodzą w abstrakcję. Macie Rising Sun, gdzie tam figurki się pojawiają, oczywiście macie jakiś ruch jednostek, ale raczej to są abstrakcyjne jakieś regiony, gdzie powiedzmy 7 regionów na całą planszę. Tytanii jest to gra, która wraca troszkę do źródła,
mamy armię, którą musimy na ten front przesunąć, więc musimy czasami te dwa ruchy albo trzy ruchy wykonać, żeby dane jednostki się przesunęły. I tego mi troszkę brakowało faktycznie w tych nowoczesnych planszówkach, że totalnie zapomnieliśmy o tym, że gra o figurkach na planszy ma być figurką, ma być grą o figurkach na planszy, które ruszają się, które walczą, które się wycofują. A dużo gier właśnie już troszkę o tym zapomina, mimo że nadal mechanicznie jakby działają świetnie. Także z mojej strony to jest zdecydowanie rekomendacja. Tak jak mówię, ja nie będę tego oceniał w żaden sposób. Zdecydowanie chciałbym mieć swój egzemplarz i jeszcze zagrać finalną wersję. Większość osób, z którymi grałem, zdecydowanie nam się podobało. Gadaliśmy o tym w podcastie Dobry, Zły, Ostatni, gdzie graliśmy nawet w poprzednią wersję jeszcze bez tych zadań, a chłopakom się podobało, mimo że oni nie są jakimiś wielkimi fanami Area Control. Ja z kolei jestem dużym fanem i widzę siebie grającego w to w przyszłości. Mam na chwilę obecną w kolekcji Cyklady, mam Kemeta, mam Rising Sun, mam Blood Rage'a, mam Godfathera. Jeszcze może coś się znajdzie. To też gdzieś tam chciałbym na pewno na początku jeszcze zagrać kilka razy, już jak się wyprodukuje i ufunduje, w co jakby nie wątpię. I chciałem zobaczyć finalną wersję. Gdzieś tam przecieki są, że może jeszcze jakaś frakcja tutaj dołączy do tego, więc też w ogóle będzie bajeranckie, bo to, co ja lubię właśnie w grach Area Control, to są te frakcje, które zmieniają rozgrywkę. Dobra, także na dzisiaj to będzie tyle. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, to oczywiście dajcie znać. A w ogóle bym Wam polecał, żebyście obejrzeli sobie ten pełny gameplay. On tam jest dosyć długi, ale widzicie w praktyce, jak to wygląda, jakie są emocje przy stole, bo faktycznie to jest troszkę takie odniesienie do tego, jaka ta gra jest. Faktycznie jest tam sporo, jak zobaczycie, sporo oglądania swoich kart, przyglądania kart, zastanawiania się, więc to jakby może sugerować, że to jest gra gdzieś tam mechanicznie głęboka, a nie jest to tylko i wyłącznie, wiecie, tudlanie kostek. To też się pojawia, ale nie jest to takie serce gry, jak można by było pomyśleć. Także na dzisiaj to będzie tyle. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Do następnego. Hej!